10 filmów, które dziś by nie spełniły norm cenzorskich. Jeśli ten film Ci się podoba, zostaw łapkę w górę. Kiedy uzbieramy 40 łapek w górę, dodam film o II wojnie światowej. 10 Łowcy potworów, film z 1987 roku, który dziś nie wszedłby do żadnego kina. Czemu? Ze względu na dzieci. Dziś cackanie z młodzieżą to norma. W produkcji, o której mowa, dzieciaki rzucają mięsem, podglądają półnagie kobiety i śmieją się na potęgę z homoseksualistów i grubych ludzi. Wyobrażacie sobie coś takiego w dzisiejszym kinie? Mieliby przerąbane wśród środowisk lewicowych. 9. Szaleni detektywi, lata 70., bo o nich tu mowa, wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiejsze czasy. Podobnie jest z rasizmem. Dziś za słowo murzyn można trafić do więzienia. Kiedyś rasistowskie żarty były normą i były śmieszne. Dowodem tego jest poważny film, który nie tylko wyśmiewa się z Meksykanów i oczywiście gejów, ale do tego jedna z postaci jest transwestytą, a raczej przerysowaną parodią transwestyty. Jakoś wątpię, żeby to dziś przeszło. 8. Menażeria. Nadal jesteśmy w latach 70. Komedia w stylu American Pie. Imprezy, sodomia, niepoprawne politycznie żarty, uprzedmiotowienie kobiet, rasizm i to inne bla bla bla. Kwestią kluczową jednak jest 13-latka, a raczej seks z nią. No i zabójstwo zwierzaka, a to działa na dzisiejszych pseudocenzorów bardziej niż cokolwiek innego. 7. Chłopak o bombowym wzroku. Zaledwie 4 lata później, na początku lat 80. do kin wkroczyła kolejna komedia o bardzo podobnych problemach. Stereotypy na temat płci, przedmiotowe traktowanie kobiet, rasizm, seks z nieletnią, znęcanie się nad zwierzętami, a wszystko oczywiście w liceum. Czemu mnie to nie dziwi? Nie wiem, ale jestem pewny, że takich filmów raczej nie zobaczymy we współczesnym kinie. Poprawność polityczna. Pamiętajmy. 6. Po prostu chłopak, rok 1985. Główna bohaterka ma dość męskiego szowinizmu, więc przebiera się za chłopaka, aby zrobić karierę jako dziennikarka, a raczej dziennikarz. Mogłoby się wydawać, że jest to poprawne i feministyczne kino. Nic z tego, komedia jest przesączona seksizmem, non-stop nagość, zboczone żarciki, seks z nieletnią i postać brata protagonistki, która jest największym zboczeńcem w historii kina. Uwierzcie, przebija nawet kultowego Stiflera. 5. Goldfinger. James Bond od dekady uchodzi za ideał mężczyzny. Uwaga, pierwsze części jeszcze z lat 60. są potępiane przez cenzorów. Czemu? Ponieważ stwierdzono, że agent 007 jest seksistą i przedmiotowo traktuje kobiety. Zauważyliście, że we wszystkich filmach, o których wspominam, non-stop jest mowa o przedmiotowym traktowaniu kobiet? A 50 twarzy Greya, w którym babka daje się bić za pieniądze, jest okej. Dobra, nie skomentuję. 4. Taksówkarz. Wilk z Wall Street Martina Scorsese został ocenzurowany, jak pewnie większość z Was wie. Tutaj powiemy o innym filmie geniusza. Produkcja z 1976 roku budzi kontrowersje ze względu na Jodie Foster, która grała w filmie i miała zaledwie 12 lat, a odgrywała rolę prostytutki. Sama przyznała, że w tym wcieleniu czuła się bardzo niekomfortowo i pewna jest, że dzisiejsze organizacje nie pozwoliłyby na coś takiego. Na szczęście wtedy nie było aż takiej cenzury i genialny film zachwyca do dziś. 3. Płonące siodła. W filmie pada wiele żartów, które dziś uznano by za niestosowne, a żartowano z murzynów, Niemców, Indian, zwierząt, gejów, każdego możliwego wyznania, a nawet z metodystów. Oczywiście twórcy filmu tymi żartami próbowali walczyć z rasizmem, ale skoro Michaela Jacksona można było oskarżyć o rasizm, to czemu tego filmu nie? 2. Śniadanie u Tiffany'ego. Klasyk z 1961 roku. Amerykanie po II wojnie światowej darzyli wielką niechęcią żółtoskórych, pewnie ze względu na wojnę z Japonią. W produkcji wyśmiewani są wprost mieszkańcy Azji, bez skrupułów i bez cenzury. Myślicie, że dzisiejsze kino pozwoliłoby na takie zachowania? Dajcie znać w komentarzach. 1. Rasowy stypendysta. Produkcja z 1986 roku przedstawia historię mężczyzny, który przebiera się za czarnoskórego, aby uzyskać stypendium na Harvardzie. Z założenia film miał być antyrasistowski, a wyszło absolutnie odwrotnie.
nie tylko nie ma szans, aby ktoś coś takiego wpuścił do kin, ale i oryginalna produkcja jest prawdziwą rzadkością i ciężko ją gdziekolwiek odnaleźć. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Jeśli napiszecie w komentarzu super, zostawię Wam serduszko. Cześć!